Wiesz, że cię bardzo kocham i będę walczyć zawsze o ciebie i o twoje dziecko. I mam nadzieję, że ktoś w końcu nam pomoże. Znania trzeba było złożyć. To pani policjantka w pewnym momencie mówi: wie pani co? Przecież ja pani nie wierzę, bo to są rzeczy nie do wiary. Zmuszał ją do seksu z innymi osobami, a on za to brał pieniądze. W tym miesiącu ją kopnął w brzuch. Damian wystawiał się na portalach, gdzie jest dosłownie twarz jego pis, gdzie pisał z różnymi mężczyznami, że będzie udostępniał kobietę w ciąży, że już nie jest jakąś czarnulką, bo to doczytałam, tylko ma teraz właśnie ładną, małą, chudziutką blondyneczkę. Natomiast jest to jedna z chorób wenerycznych. Posiadającą chorobę w ciąży jest to zagrożenie dla życia i dla rozwoju płodu. Pisał do jakiegoś mężczyzny i nakłaniał go do seksu. Powiedział mu, że jak się zgodzi, że będzie uprawiał seks z jego żoną, to on mu w zamian za to obpięknie i co on na to. Powiedział słynne zdanie: ja jestem niedościgniony i nic mi nigdy nie zrobicie. Prowadząc negocjacje lokatorskie, trafiamy na różne historie różnych ludzi. Ta od początku wydawała nam się podejrzana. Pośrednik nieruchomości, który przez kilka miesięcy nie płaci za najem, choć w social mediach prowadzi wystawne życie. Okazało się, że dziki lokator ma więcej mrocznych tajemnic. Z naszego dochodzenia wynika, że oszukał finansowo przynajmniej kilkadziesiąt osób i w brutalny sposób zniszczył życie młodej dziewczyny. Głodził ją, manipulował, bił, znęcał się psychicznie i bez jej zgody sprzedawał jej ciało, kiedy zaszła z nim w ciążę. Swobodnie porusza się po ulicach Krakowa, choć sprawa jest w prokuraturze od lutego tego roku. Poznajcie Damiana. Pana Damiana poznałem na Facebooku, szukał wykonawców do pracy. Rzucił post, że ma mieszkanie na sprzedaż, więc się do niego odezwałam. Opowiadał o sobie, że też pracował za granicą. Opowiadał o konferencjach, o właśnie jakichś firmach za granicą z płaskimi dachami. Poznaliśmy się przez portal internetowy fix.pl. Miałem tam kiedyś konto, szukałem zleceń, zaczynałem swoją działalność. To była końcówka 2020 roku i Damian był potencjalnym klientem, który chciał kupić mieszkanie. Natomiast no, szybko spostrzegłem się, że no, działa praktycznie w tej samej branży co ja, czyli chcę kupić mieszkanie po to, żeby później wyremontować i sprzedać. Wrażenie bardzo dobre, bardzo ułożony mężczyzna, ze znajomościami, z pieniędzmi, bardzo ogarnięty, zapewniał, że tak powiem, ciągłość prac, dużo obiecywał. No wyglądał i kreował się na bardzo profesjonalną osobę. Damian jest na pewno osobą, która niesamowicie potrafi wzbudzić zaufanie. Czuliśmy taki dobry vibe. Tak jakby tu już się zaczęły takie pierwsze kroki pod względem zdobywania właśnie zaufania. Czyli wspólne tematy, wspólna branża. Rozmawialiśmy, no i stwierdziłam, że chętnie podejmę z nim współpracę przy sprzedaży jego mieszkań. Współpracowałem z Damianem na 3 inwestycjach. W pewnym momencie zapytał, czy nie mam pożyczyć 50 tysięcy i na bardzo dobrych warunkach. W naszej branży jest to coś normalnego, że załóżmy komuś brakuje do dokończenia transakcji. Przykładowo mieszkanie kosztuje 500 tysięcy, ktoś ma 400 tysięcy, 450 i szkoda, żeby okazja przeszła obok nosa, więc często pożyczamy od siebie te środki. Te środki oczywiście wracają i później bardzo często możemy liczyć na wzajemną pomoc, czyli z kolei jeżeli mi by brakowało tych środków, to bardzo często są to właśnie wzajemne relacje, takie inwestorskie. Oczywiście wszystko było zabezpieczone umową pożyczki wraz z wekslem. Problemy pojawiły się przy zakupie przez moją klientkę pierwszego mieszkania. Od razu pojawił się problem, że z wentylacją, była nieprawidłowo zrobiona, jakość remontu też pozostawiała wiele do życzenia. Grał na czas. Oczywiście jeżeli dzwoniłam, no to była informacja: tak, oczywiście, załatwimy to, nie ma żadnego problemu, nic się nie denerwuj. Trwało to kilka miesięcy i kupująca chyba ostatecznie sama rozwiązała sobie problem. Później już nie miałyśmy kontaktu. Ta spłata pożyczki zaczęła się opóźniać. Damian właśnie mówił, że pojawił się jakiś problem na mieszkaniu. Okej, w tej branży no, da się też czasem
popłynąć, czy tam coś lubi nie wyjść, więc stwierdziłem, że okej, te środki tak gdzieś są zainwestowane w mieszkaniu, więc to nie wzbudziło jeszcze takiego mojego podejrzenia. Pierwsza współpraca, może z pewnymi opóźnieniami z jego strony, przeciągła się trochę, ale jeżeli chodzi o rozliczenie, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, żadnych zarzutów, wszystko udało się, że tak powiem, rozliczyć do złotówki. Gorzej było przy drugiej transakcji. Mieszkanie robił pod klientkę. W momencie, kiedy już było po umowie i praktycznie zbliżał się termin umowy końcowej, ono jeszcze nie było w ogóle wyremontowane. Ja wszedłem na remont już po pewnej ekipie remontowej. To, co miało zostać wyburzone, zostało wyburzone. Cały gruz został oczywiście zostawiony na mieszkaniu. I też spotykałam się tam z ekipami kilka razy na miejscu, które później ci panowie z ekipy, wiem, że nachodzili kupującom o pieniądze, których im Damian nie zapłacił. Więc on też zmieniał tam ekipy co chwilę na tym remoncie. Część pracy ekipa wykonała, wyrzucał ich i po prostu szukał nowej. Mam zdjęcie, jak za drzwiami były ustawione stare drzwi przy ścianie, a za drzwiami był pewien napis, że proszę uważać na tego człowieka, bo to jest oszust i proszę nie robić dla niego żadnego remontu. Zaczęliśmy robić mieszkanie, przywiózł nam jedną transzę, później pojechał sobie na wakacje, brakowało materiałów. Dzwoniliśmy do niego, to powiedział, że materiał ogarnie, ale go nie ogarnął. Przyjechał, narobił nam problemów, że nas wyrzuci z mieszkania, żebyśmy zabrali swoje narzędzia, ale nie mógł chyba nikogo znaleźć. Zostaliśmy na tym mieszkaniu i je skończyliśmy. Chodzi tutaj głównie w moim przypadku o okradanie ludzi i firm za materiały, których on nigdy nie dostarczał. Człowiek kupował cały materiał na budowę. Kupowaliśmy materiał ze swoich pieniędzy. Damian był, że tak powiem, pełnomocnikiem firmy, której tutaj nie chcę wymieniać. I w umowie jest napisane, że po przedstawieniu wszystkich paragonów, faktur na NIP oczywiście zlecającego, czyli inwestora, te środki zostaną wrócone. Na ostatnim mieszkaniu Damian tylko przekazał klucze właścicielowi. Zablokował jego numer, odciął się całkowicie od sprawy. Odebrała kupująca mieszkanie, pojawiły się tam jakieś problemy, brakowało niektórych mebli, które oczywiście obiecał, że dostarczy i trwało to bardzo, bardzo długo. Ktoś kupił w trakcie remontu, już kupił mieszkanie. Ten właściciel skontaktował się ze spółką. Spółka jest zarejestrowana we Wrocławiu. Właścicielem jest pewien pan z Norwegii, co się okazuje. Połowa rzeczy, która została zakupiona na mieszkanie, które zapłacił inwestor, całkowicie nie są z tego mieszkania. Jakieś rzeczy przybyły, coś żeśmy zamontowali, ale nie są to rzeczy z tych faktur. Szafę dostarczał chyba przez 4 czy 5 miesięcy kupującej, za którą zapłaciła. Okazało się, że przerzucił ją sobie na inne mieszkanie i po prostu ją gdzieś tam zignorował. Nie odbierał od niej telefonu, nie odpisywał. I też poznaliśmy nowego kupującego, który wyczuł też problem u Damiana z materiałem. Doszło do trzeciej współpracy. Z tego co wiem, klientka, która kupiła, też została naciągnięta na jakieś tam koszty, ponieważ zobowiązał się kupić zasłony, jakieś dywany, telewizor. No i ona przekazała mu na to budżet. No i tak naprawdę wykorzystał część tego budżetu, a część sobie zostawił i nie oddał jej w ogóle pieniędzy. Jakby kupił rzeczy sporo tańsze niż miały być, więc zamienił sobie bez zgody kupującej produkty, no i nie oddał jej pozostałych pieniędzy. No i miała być płatność. Zadowolony był z pracy. Tak, był zadowolony, był odbiór, nie było tam, no były może dwie poprawki. Damian całe życie twierdzi, że wszystko jest rozliczone do złotówki. No i mówił mi, że do 12 w nocy zapłaci mi pieniądze, a rano mi napisał, że jestem głupi, że żadnych pieniędzy nie dostanę, że jeszcze muszę jemu zapłacić za to, że się spóźniłem z terminem. A termin był, rozumiem, przesunięty przez jego wakacje. Przez jego wakacje i przez brak materiału. Później już dochodziło do takich sytuacji, że Damian po prostu mówił, że środki już wysłał, że daj znać, kiedy będą na koncie. Oczywiście te środki się nie pojawiały. Później, załóżmy, chwilowo nie odbierał tego telefonu, po czym, załóżmy, po miesiącu, jak gdyby nigdy nic. Mówi, okej, że słuchaj, stary, ja też chciałbym zamknąć już ten temat. Jest mu głupio z tego powodu, jest mu bardzo przykro, że to nie powinno nigdy mieć miejsca. Niedługo będzie właśnie równe 4 lata. Oczywiście te środki nigdy do mnie nie trafiły. No i jak wiedziałem, że już nie dostanę od Damiana tych pieniędzy, poszłem do firmy windykacyjnej, która sprawdziła Damiana, że ściągali już od niego pieniądze i powiedzieli, że mi też pomogą, żeby tylko, że trzeba działać, tak? Wystawiłam mu fakturę w listopadzie i do dzisiaj nie dostałam przelewu. Odbiera telefon, kontaktuje się. Zbywa połączenia, nie odpisuje na SMS-y. Moja kwota była 20 tysięcy złotych. Ja odzyskałem te pieniądze 2 tygodnie temu
i dostałem od Damiana SMS-a, że mam mu wrócić pieniądze, bo ma jakieś dowody zdrady na budowach moje. Gdzie pan zdradzał, w tym mieszkaniu, które remontował? No, chyba w tych mieszkaniach, według Damiana. Poruszają się panowie w jednym środowisku, po jednym mieście. Czy pan go spotkał może gdzieś przypadkiem? Miałem przyjemność spotkać pana Damiana. Minęliśmy się w pewnym markecie. Uśmiechnął się do mnie, powiedział do mnie: cześć Janek, co u ciebie? Powiedziałem: cześć Damian. Mówię: Damianie, idziemy po ciebie. Idziemy po ciebie, to jest tylko kwestia czasu. Damian oczywiście uśmiechnął się szeroko i powiedział słynne zdanie: Janusz, ja jestem niedościgniony i nic mi nigdy nie zrobicie. Chciałem: Damian, zobaczymy. Powiedziałem: cześć, na razie, do zobaczenia. Przedstawiliśmy biznesową część oblicza Damiana, a teraz chciałam zaprosić jego niedoszłą teściową, która opowie nam, jaki dramat zgotował jej córce. Wiem, że ci obiecałam, że nie będę pewnych rzeczy poruszać. Powiedziałaś mi, że się nie odezwiesz do mnie do końca życia. Wiesz, że cię bardzo kocham i będę walczyć zawsze o ciebie i o twoje dziecko. I mam nadzieję, że ktoś w końcu nam pomoże, że będziesz mogła żyć szczęśliwie, że poznasz jeszcze wartościowego mężczyznę, wyjdziesz za mąż i będziesz szczęśliwym człowiekiem. Bardzo cię kocham. Jestem pełnomocnikiem, która pozostawała w związku z Damianem. Z tego związku mamy małoletniego synka Franciszka. Ja zwróciła się do mnie o pomoc w prowadzeniu spraw rodzinnych, czyli począwszy od zabezpieczenia miejsca zamieszkania Franka przy matce, jak i w kwestiach związanych z władzą rodzicielską i alimentami. Wszystkie te sprawy są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, Wydział Rodzinny. W toku tych spraw, co mogę powiedzieć, zostały wydane postanowienia zabezpieczające, które w żaden sposób nie są respektowane przez pana. Jakby można śmiało też powiedzieć, że pan nie respektuje orzeczeń sądu, co również jest jakby w pewien sposób powinno być czynnością karalną. Począwszy od sprawy alimentacyjnej, gdzie odkąd pani opuściła pana Damiana, samodzielnie pokrywa wszystkie koszty utrzymania dziecka. Gdyby nie pomoc najbliższej rodziny, jakby na pewno małoletni pozostawałby w niedostatku, co w zupełności pana Damiana nie interesuje jako biologicznego ojca. Miałam okazję go poznać tak naprawdę końcem 2022 roku, kiedy zaczął spotykać się z moją córką. Bardzo szybko ja podjęła decyzję po jego namowie, żeby się do niego wprowadziła do Krakowa do mieszkania. Jaki to był okres czasu? Około miesiąca. Nie chciałam być toksyczną mamą, ma prawo do życia. Byłyśmy niesamowicie zżyte, zawsze miałyśmy ze sobą kontakt, mogła zawsze na mnie liczyć. Nie wiem, głupie zakupy, głupie, nie wiem, wyjście po chleb, zawsze wsiadałyśmy do auta, słuchałyśmy tej samej muzyki. W przeciągu dosłownie, nie wiem, 2 tygodni ja tracę kontakt z dzieckiem. Mówi, że ona chce zacząć inne życie, że ona musi się odciąć ode mnie, chce być samodzielna. Ja mówię: no co ty mówisz, co się podziało? Sposób dotychczasowego zachowania życia pana jednoznacznie przekonał sąd do tego, aby zabezpieczyć małoletniego w ten sposób, aby pan Damian miał zakazaną bezpośrednią styczność z małoletnim. Potrafił tak zmanipulować tą więź, niesamowitą więź matki z córką, że jakby ona nie mogła mieć ze mną kontaktu. Zadzwoniła do mnie i mówi: mamo, chciałam z tobą porozmawiać, chciałam się spotkać. A ja, jak chyba matka, wyczułam i mówię: wiesz co, nie musisz mówić, jesteś w ciąży. A ona: mamo, a skąd ty wiesz? Ja mówię: no tak podejrzewałam, że dopiero teraz dzwonisz. Wszyscy w rodzinie chcieliśmy dla dobra naszej córki, dla dobra tego dziecka, które nosi w brzuchu, zachowanie Damiana sunąć na margines i nie wracać do pewnych rzeczy. Dlatego, no dobra, niech żyją, niech są razem, niech będzie tatą, ona będzie mamą. Bo zawsze rozmawiając z córką, to miała inne założenia, ona chciała na 25 lat, był to pomysł Damiana, on chciał dziecko, on chciał rodzinę, kupił jej pieska, jakby łapał ją na wszystko, co ona by sobie wymarzyła w danym momencie, żeby stworzyć jej taką niby rodzinę. Cały czas też tłumacząc i być może też wywierał na nią w jakiś sposób mentalny presję, że on nie miał rodziny, bo był w domu dziecka, bo była tam rodzina patologiczna i dorósł do tego, że chce posiadać rodzinę, no tak naprawdę z nastolatką.
W pewnym momencie zaczęły się problemy polegające na tym, że ja poszła do lekarza, zrobiła badania, okazało się, że jest zarażona wirusem cytomegalii. Cytomegalia jest to taka choroba, gdzie możemy my być chore w tym momencie, natomiast jest to jedna z chorób wenerycznych i nam nie będzie nic. Będziemy mieć grypę, katar i tak dalej, natomiast posiadając tą chorobę w ciąży, jest to zagrożenie dla życia i dla rozwoju płodu. Była zastosowana terapia, która bardzo droga, bardzo dużo kosztowała. Wysłałam ich do Berlina, nie mogę powiedzieć, pojechał z nią i kupili leki, które zostały wypisane. Miało to doprowadzić, żeby dziecko mogło się urodzić zdrowe, żeby nie było żadnych powikłań, groziło, że albo urodzi się martwe, albo ślepe, bądź głuche. Natomiast na szczęście mam zdrowego wnuka, który się bardzo dobrze rozwija po wszystkich badaniach, które robiliśmy, natomiast cały czas musi mieć kolejne badania, jak gdyby pod taką do skończonych dwóch latek, czy czasem gdzieś w wieku tym rozwojowym coś się nie stanie. A skąd choroba? Są jakieś przypuszczenia? Tak, są przypuszczenia. W tamtym momencie ja tego nie wiedziałam, natomiast kiedy dowiedziałam się o całej tragedii, która miała miejsce w życiu mojego dziecka, nie chciała się w tamtym momencie przyznać, bo jej było wstyd. Wcale się nie dziwię. I w tym momencie powiem tak, dlatego, że cię tak bardzo kocham i wiem, że będziesz zła, że to muszę zrobić, ale robię to dla ciebie i dla mojego wnuka, bo prawdopodobnie takich kobiet w Polsce jest dużo więcej. Damian zmuszał ją do seksu z innymi osobami, a on za to brał pieniądze. I po pierwszej takiej inicjacji prawdopodobnie doszło do zarażenia tym wirusem. Oczywiście ona o tym nie wiedziała, po prostu została powiedziane, wsiadaj, jedziemy na weekend. To się w głowie po prostu nie mieści, jak człowiek może gotować los drugiemu człowiekowi, rzekomo człowiekowi, którego się kocha, chce się z nim być, chce się założyć rodzinę wspólną, a później robić takie drastyczne sceny. Była zmuszana pod pretekstem nie dostaniesz jedzenia, nie dostaniesz na lekarza. Mnie się to zaczęło łączyć w fakty, ponieważ było wiele razy tak, że była pusta lodówka, była w ciąży i była głodna. Ona nie miała na lekarza, więc ja dałem na lekarza. Nie mogę zrozumieć, ktoś chce mieć dziecko, stara się z tą dziewczyną mieć dziecko, obiecuje jej dom, kupuje pieska, po czym kiedy to dziecko rozwija się w brzuchu swojej kobiety, on kilkukrotnie doprowadza do takich sytuacji. To, że próbuje ją udostępniać na różnych portalach, żeby czerpać korzyści, jest to dramat. Ja się nie przyznała w tamtym czasie. Powiedziała mi, mamo, ja się wstydziłam, bo ty miałaś rację. Ja odeszłam z domu, a on powiedział, że i tak mi nikt nie uwierzy. Że ty mi nie uwierzysz, że mnie nie przyjmiesz do domu. W trakcie ich związku, tak co dwa, co trzy tygodnie, się wprowadzała do nas, wyprowadzała się, przyjeżdżał, klęczał, obiecywał. Czyli cały czas manipulował. Tak, byliśmy z babcią i z moim mężem świadkami wiecznych awant. Bo co, za każdym razem, co wracała, to było gorzej, gorzej. Babciu nie będzie jakoś to, on był tak na mnie wściekły, rozindyczony w przedpokoju, że rzucił się na mnie, tylko prawie się opanował, że mnie nie uderzył. Zaczął mnie wyzywać od najgorszych, od tego i powiedział, moja noga więcej tu nie postanie. Ja mówię, to byłabym bardzo szczęśliwa z tego powodu. Dotrzymał słowa? Gdzie? Pienił się, krzyczał, uciekał z domu, podniósł na nią rękę. Ja wiem o sytuacjach, że ją dusił w ciąży. W 8 miesiącu ją kopnął w brzuch. Wylądowała w szpitalu w Krakowie, bo groziło odklejenie łożyska. Tak naprawdę nawet po samej cesarce, bo miała cesarkę, bo miała akurat takie wskazania lekarskie, też ją kopnął. Kwintesencja była taka, że 11 lutego wezwała policję, bo dusił ją, trzymając na rękach 4-5 tygodni dzieciątko malutkie, a on ją dusił. Przyjechała dopiero policja, która wtargnęła do mieszkania, rzucił się na policję, nie chciał policji wpuścić do mieszkania, no ale sobie dali z nim radę i dopiero umożliwili córce i wnukowi opuścić to mieszkanie. No i na drugi dzień my pojechaliśmy spakować wszystkie rzeczy. My tak naprawdę potrzebujemy tutaj pomocy sądu, pomocy prokuratora, pomocy policji, bo potem dzieje się wiele jeszcze tragicznych sytuacji. On jedzie na policję w Wieliczce i mówi, że ukradła mu pierścionek zaręczynowy oraz kamerę dla dziecka, uwaga, nad łóżeczko. I ja mam rewizję i przeszukanie w domu o 21:00. Przyjeżdża do mnie policja, no, dosłownie,
poszukiwaniu kamery. Po poszukiwaniu kamery i pierścionka zaręczynowego. No oczywiście nie było nic w domu, więc jakby to jest dla mnie w jakiś sposób dramatem, że mu się coś takiego udało. Natomiast tu faktyczna krzywda, która się działa i podejrzewam, że w Polsce może i dotyczy wielu kobiet, więc też bym liczyła, że ktoś pomoże i nawet anonimowo się do państwa zgłosi. Kiedy nasza zamieszkała z nami już w domu, zaczęło się kolejne piekło. Dzień w dzień przyjeżdżał do nas pod dom, przyjeżdżał do sąsiadów, chodził, oczerniał, szkalował nas wszędzie. Z informacji, które zostały mi przekazane na potrzeby tego postępowania, zachowanie pana było w zupełności sprzeczne z dobrem małoletniego, zagrażało dobru małoletniego, no jak i mojej klientce. Pod firmą mojego męża podpisuje się moim imieniem i nazwiskiem i daje komentarze fałszywe. Podszywa się pod inne osoby po to, żeby nas zniszczyć. Pozgłaszał nas do wszelkich instytucji, żeby nam dopiec. Notabene zastanawiam się, jaki człowiek nie daje złotówki na dziecko, ale niszczy choćby nawet naszą firmę, która jest jedyną w tym momencie firmą, która pomaga jego dziecku, żeby miało co jeść. Bo ja nie jest w stanie sama się utrzymać, alimentów nie płaci ani złotówki. Pomimo wydanego zabezpieczenia, tak jak mówię, ustalonych alimentów, pan Damian nie płaci. Wraz z panią podjęłyśmy decyzję o skierowaniu sprawy do egzekucji. Egzekucja prowadzona jest przez komornika, na dzień dzisiejszy jest bezskuteczna. Jakby w czym tu fenomen pana? Jakby deklaruje i z całą dozą pewności wskazuje różnym instytucjom, nam jako pełnomocnikom, funkcjonariuszom, że uiszcza pewne należności, przy czym jakby wskazując, że już dokonałem przelewu, już poszły pieniążki, jakby ta okoliczność jest weryfikowana i w żaden sposób takie sytuacje nie mają miejsca. Stawia się jako osoba wiarygodna, mówiąc, że jakby on wyraża chęć, wolę, płaci, uiszcza, jednakże w rzeczywistości takie sytuacje nie mają miejsca. Takich nieoficjalnych informacji, które posiadam, wynika, że pan Damian ma około 19 innych postępowań egzekucyjnych, komorniczych, co świadczy o, jakby w moim odczuciu jako prawnika też, że ma konflikt z prawem, liczne podmioty dochodzą od niego należności. Wiadomo, roszczenia alimentacyjne mają pierwszeństwo i w pierwszej kolejności byłyby egzekwowane. Gdyby pan Damian pozyskiwał jakieś środki pieniężne, na pewno my byśmy w pierwszej kolejności o tym wiedzieli, po dzień dzisiejszy żadne środki pieniężne nie spłynęły. Nie wiem, na ile to też pan Damian nie przedstawia żadnych składników majątku oficjalnie. Jest osobą, która ma status osoby egzekucji bezskutecznej, przy czym jakby z podłoża życia codziennego wiemy, że jednak nie wiem, potrafi jeździć drogim samochodem, jakby po sposobie życia, ubierania się, widać, że jakimiś środkami pieniężnymi musi dysponować. Kiedy przyjeżdżał na te wszystkie akcje do nas, wyzywał, któregoś dnia podjechał Damian, ja podeszłam do furtki, faktycznie ta furtka została otworzona, wyszłam na swojej posesji, on zaczął przyzywać, jak zwykle, bardzo, nawet nie chcę tego tutaj przytaczać, i w tym momencie mój mąż się wystraszył, że on jest koło mnie, podbiegł, a Damian psiknął prosto w oczy gazem niedźwiedzim. W tym momencie go przewrócił, skopał. Jak opowiadałam to policji, to generalnie ja coś takiego widziałam tylko na nagraniach, że tak powiem, filmach sensacyjnych amerykańskich. W moim odczuciu był na pewno pod wpływem narkotyków, natomiast no, policja nie miała narkotestów, żeby wykonać, więc jakby nie dało się tego sprawdzić. Kopał mojego męża, powiedział, że go zabije. Wiedział, że jest po wypadku bardzo ciężkim, że groziła mu amputacja ręki, więc wiedział, co robi i gdzie go kopie. Mnie podniósł, przerzucił na płot. Także dlatego uważam, że to był jakiś taki szał, że miał ponadludzkie siły. Nie wyobrażam sobie po prostu tak funkcjonować, że nikt z tym nic nie robi. Dostaliśmy raptem zakaz zbliżania się na 10 metrów, gdzie moja działka to jest ponad 100 metrów. On nadal podjeżdża różnymi wynajętymi autami, ostentacyjnie wychodzi, robi zdjęcia, nikt z tym nic nie robi, a ja nawet nie jestem w stanie tego zgłosić na policję, ponieważ 10 metrów on nie przekracza. W tym momencie nawet są sytuacje, że potrafi zadzwonić do mojej córki i powiedzieć, że ją zamknie w oddziale psychiatrycznym i będą ją tam gwałcić. Cały czas tą dziewczynę zastrasza, podjechał na przystanek autobusowy, wysiadł z auta, do mnie zadzwoniła i mówi: mamo, proszę cię, nie pytaj o nic, tylko się nie rozłączaj, bo jest Damian koło mnie. Ja mówię, co ty do mnie mówisz? Była przerażona, a on specjalnie wysiadł z auta, oprzedł sobie samochód, wyciągnął jakieś dokumenty, wsiadł do auta, pomachał i dopiero jak ona wsiadła do autobusu pierwszego lepszego, bo tak jej powiedziałam, żeby była wśród ludzi, no to dopiero odjechał. Kiedy
dorosła, dorosła do tego tematu, żeby powiedzieć mi całą prawdę, jaki los zgotował jej ten człowiek. Nie wiedziałam, że posiada dowody. Te dowody oczywiście zostały przedstawione na prokuraturze. Pierwszy oczywiście miałam kontakt z policją, natomiast policja powiedziała, że oni nie znają się na takich sprawach i nie są w stanie pomóc, więc musieliśmy dopiero pójść do adwokata. I ja przesyłałam te wszystkie dowody, no to na przykład zobaczyłam, że Damian wystawiał się na portalach, gdzie jest dosłownie twarz jego pis, gdzie pisał z różnymi mężczyznami, że będzie udostępniał kobietę w ciąży, że już nie jest jakąś czarnulką, bo to doczytałam, tylko ma teraz właśnie ładną, małą, chudziutką blondyneczkę. Pisał do jakiegoś mężczyzny i nakłaniał go do seksu. Powiedział mu, że jak się zgodzi, że będzie uprawiał seks z jego żoną, to on mu w zamian za to obciągnie i co on na to. Po prostu jak ja to czytałam, jak ja to oglądałam, to zapadałam się po prostu pod ziemię, bo po prostu to jest jakiś horror. Moje dziecko było wychowane w normalnej rodzinie, w normalnie żyliśmy. W życiu nie spodziewałam się, że ktoś coś takiego zrobi mojej najstarszej córce. I naprawdę zastanawiam się, gdzie jest tutaj prawo, że on ma tylko dozór policyjny, że on nie miał zastosowanego aresztu po tym, co się działo, że pani prokurator, która to prowadzi, jest sama kobietą. Znania trzeba było złożyć. To pani policjantka pisała wszystko, to, ale w pewnym momencie mówi: wie pani co? Przecież ja pani nie wierzę, bo to są rzeczy nie do wiary. Ja mówię, no to trudno, nie musi. Poszła dopiero po akta z prokuratury, co przyszły, na policję, przeczytała to wszystko, no i mówi, że się jej włos jeży, bo to jest po prostu, jak ktoś tak mówi sam od siebie, no to jest nie do uwierzenia jako dla normalnego człowieka. Byłam na policji już chyba z półtora czy dwa miesiąca temu, byliśmy zresztą grupą. Jak to wiadomo, w Polsce wszystko się ciągnie. No i tutaj pan na komisariacie poprosił, żebym wysłała pismo, spisała listę osób, więc wysłałam oficjalne pismo. Do miesiąca miała być odpowiedź, minęły już chyba dwa miesiące, żadnej odpowiedzi nie dostaliśmy. Zostaliśmy, że tak powiem, odesłani do domu. To nie jest normalne, że człowiek, który poszkodował dziesiątki osób, jest na wolności, robi dalej to samo i nikt na to zupełnie nie reaguje. Mowa była o grupie osób. Jak duża jest ta grupa? Ilu was jest tych ciężko oszukanych? Powiedzieć. Myślę, że kilkadziesiąt osób łącznie będzie. Nie znam dokładnie skali. Są to ludzie też bardzo wykorzystywani na zasadzie: a nie mam firmy, a miałem coś zrobić, a pomogłem, a mi nie zapłacił, boję się, nie będę się odzywał. Natomiast osób, które ja znam, z którymi rozmawiam, to jest jakieś około 20. Około 20 tak. Osób się zebrało. Tak, tak, tak. Kiedyś liczyliśmy na jednej inwestycji, że można oszukać nawet 10-12 osób. Przy jednej transakcji. Przy jednej transakcji. Tyle osób Czyli można oszukać. Czyli tych osób mogą być nie dziesiątki, a setki. Mi się wydaje, że to są setki już. Śmiało około miliona ludzi poszkodowanych na taką kwotę. To jest mniej więcej na tyle, ile ja wiem. No całkiem tego nie rozumiem. Jako mama i podejrzewam, że wy również jako ludzie, bo są koleżanki, są przyjaciółki, które dużo rzeczy widziały i też zeznawały. No po prostu mnie się to nie mieści w głowie. Nie miałam świadomości i pojęcia, co się dzieje. To od właścicieli mieszkań, których wynajmuję. Pierwsze mieszkanie w mojej wiedzy, że tak powiem, w naszym czasie, to od pani w Krakowie, gdzie też się nie rozliczył. Druga sprawa, na mieszkaniu właśnie w Wieliczce, gdzie doszło potem do tego pobicia i interwencji policji. No, rozmawiałam wczoraj nawet z panią właściciel. Zostało mieszkanie w opłakanym stanie. Rozmawiała z sąsiadami, to słyszeli, co się dzieje, że są awantury, że wydziera się że dziecko płacze. Potrafiły być sytuacje, że na nią krzyczał, że płacze dziecko, że ma uciszyć dziecko. Albo dziewczyna w połogu, z rozciętym brzuchem, po cesarce, tudzież na samym końcu ciąży, musiała w nocy wstawać i na przykład robić mu kanapki, bo jemu się nie chciało, bo o niego nie dbała. A jak tego nie zrobiła, to była awantura, albo nie zrobił zakupów. Jak się urodziło dziecko, chyba nie wiem, to był drugi, trzeci tydzień, dostała zapalenia piersi. My, mając godzinę jazdy do tamtejszego miejsca zamieszkania w Krakowie, przyjechaliśmy, a on był na miejscu w Krakowie, przyjechał po 4,5 godzinach, gdzie zdążyła tylko wybrać numer i zemdlała.
a dziecko miało 3 tygodnie, mogło dojść do tragedii. Potrafiły być problemy, że wymyślił sobie, że on studiował dietetykę, co prawda tylko 1 miesiąc, więc uwaga. I on nie będzie pozwalał jeść dziecku takiego mleka, którego zaleciło pediatra. Wymyślał inne mleka, kiedy po kryjomu przywoziła mleko, bo dziecko cierpiało na kolki. Płakało, bolał go brzuszek, nie robiło w ogóle kubki. Kiedy przywoziłam po kryjomu mleko, to robił aferę i wyrzucał to mleko, spłukiwał go w talecie i kazał karmić tym mlekiem, po którym dziecko płakało. Więc to dla mnie no po prostu była jakaś wielka paranoja. Oczywiście mam nawet też na SMS-ach informacje, kiedy pisze: mamo, proszę cię, pojechał, przywieź mi mleko, bo jak mu zamówię mleko, to które ja chcę dla dziecka, to nie kupi jedzenia, więc to był szantaż. Mam też również informację, że powiedział to oficjalnie, że on zapłaci alimenty i ureguluje to wszystko, jeżeli wycofa sprawę karną. No, czyli jest to szantaż, jak dla mnie jest to szantaż, więc też to jest no niedopuszczalne. Mam 20 lat w tym momencie, natomiast mój wnuk skończył 8 miesięcy. Tyle wycierpiała, tyle wszystkiego. I głodu, i bicia, i poniżania. Bo to traumę zawsze będzie miała. Ona się budzi w nocy z płaczem, z krzykiem, bo się jej pewne sytuacje przypominają. Im dalej od tego wszystkiego jest i mija czas, to tym bardziej ona się jeszcze gorzej czuje. Bo wydaje mi się, że to jest taki trochę syndrom ofiary, że w pierwszym momencie ona nawet sobie z pewnych rzeczy nie zdawała sprawy. Chodziła do psychologa, dopiero jej to tłumaczył, że to nie jest twoja wina. No dzwonię, no bo ja dzwonię w imieniu dziennikarzy, którzy chcieliby z tobą przeprowadzić wywiad. A mam do ciebie kontakt, w związku z tym telefonuję. Jesteś mężczyzną, ojcem, biznesmenem niejednej spółki i jakby takim panteonem, twórcą biznesu, wzorem do naśladowania w Krakowie. Projektowi nie mam problemu, ja tutaj jestem pewien tego, że to wszystko zostanie do końca doprowadzone. Siądziecie, pogadacie i to wszystko, bo dobrze byłoby, gdybyś się odniósł, rozumiesz? No hej, dzwoniłeś? Na jaki temat w ogóle mam być to spotkanie? No się generalnie będzie rozmowa o tobie, żebyś się odparł od zarzutów, które stawia tam była dziewczyna. Do tego się będzie odnosił sąd, a nie raczej dziennikarz. Mylisz pojęcia, za bardzo się stresujesz, Damian. Spokojnie. Ja się nie stresuję, właśnie to chodzi, tylko jakby wypytuję, żeby sobie zaoszczędzić czasu, tak, no bo też jakby... Wycofujesz się, czy... Nie, bardziej chcę wiedzieć, o co tam chodzi, bo jakby nie mam czasu na takie rzeczy. Damian, masz spór z niejedną osobą w życiu, prawda? Wykładamy. Nie, no mam z jedną osobą, jeżeli to chodzi. Dziennikarka śledcza, która prowadzi i rozmawia z osobami jakby poszkodowanymi przez ciebie i masz się odnieść tylko do tego. Spokojnie, no wiesz, dobrze jest mówić w taki sposób, wypowiedzieć się na temat zarzutów, które ktoś ci stawia, bo wtedy społeczeństwo ma możliwość jakby zdecydowania, po której stronie stanie. Totalnie tego nie rozumiem, tylko dlaczego pani tak będą zależeć, że skoro są inne ciekawe sprawy do rozwiązania. Tak, to mi zostało zlecone, a że jestem po prostu osobą rzetelną, chciałam usłyszeć opinię dwóch stron w temacie, dlatego mi zależy na jakimś tam szybkim spotkaniu. Jeśli pan mi poświęci pół godziny, to będę... No i wtedy byśmy się mogli tam zobaczyć sobie po prostu, że pójdziemy na kawę i porozmawiamy. Dobra, to do zobaczenia. To niech mi pani da znać, jak będzie pani dobrze już mogła, prawda? Dobrze, dzięki. Dobrze. Okej, dzięki, do zobaczenia. Czego pani teraz by sobie życzyła od wymiaru sprawiedliwości? Mam nadzieję, że takiemu draniowi w końcu prawo go doścignie, choć mówi, że jest niedościgniony i sprawiedliwość będzie miała miejsce w tej sytuacji. No, byłabym najszczęśliwsza, żeby po prostu był zaopiekowany w sensie prawnym, żeby to dziecko nie zobaczyło nigdy tego oprawcy, bo to nie jest ojciec, to jest oprawca. Jak może się czuć ojcem, skoro własne dziecko i kobietę sprzedawał w ciąży? I to dziecko mu... Chcielibyśmy, aby ten film dotarł do możliwie jak największej ilości osób, aby zrobił internetowy hałas i rumor. Stąd ogromna prośba do Was o udostępnienie tego filmu. Mamy nadzieję, że sprawą na poważnie zajmą się odpowiednie służby, aby osoby takie jak Damian nie mogły czuć się bezkarnie, ale przede wszystkim, aby poszkodowani mogli liczyć na sprawiedliwość. Jeśli ktoś z Waszych bliskich lub znajomych został pokrzywdzony przez naszego
bohatera, koniecznie odezwijcie się do nas. Chętnie przyjrzymy się również innym trudnym historiom. Czekamy również na Wasze komentarze w tej sprawie. Do zobaczenia. Halo, cześć Damian. Zapewne domyślasz się, w jakiej sprawie dzwonię. No to mam cię. No dzwonię w sprawie tej naszej pożyczki. No chciałem zapytać, kiedy mogę się spodziewać zwrotu środków. Deklarowałeś swego czasu, że zwrócisz i chciałem się zapytać, czy w ogóle planujesz zwrócić tą kasę? To znaczy, wiesz co, generalnie sprawa stanęła na tym, że jest to tutaj egzekwowane przez komornika, tak? To jest zobowiązanie, no to tutaj będzie już po prostu mój prawnik rozmawiał na ten temat, no będzie próbował jakoś negocjować to wszystko, tak żeby to spłacić. Tak? Bo chodzi mi o to, żeby te koszty, nie wiem, komornika i te koszty, które są nadrosły, no zniwelować, nie? Czy ty w ogóle masz kasę i czy w ogóle to wchodzi w rachubę? No ja tutaj cały czas widziałam, tak? Więc jakby wiecie, te pieniążki mam, także u mnie no nic się tutaj nie będę umywał od tego rąk, tylko jak sobie to wszystko też ogarnąć, nie? No wiesz, ja działam i będę działał, tak, cały czas działam, no. Cześć Damian, tu Grzesiek Opyt z tej strony. Mi kiedy wrócisz? Grzesiu, ty masz sprawę wszędzie, będziesz mi wracał, także powodzenia. Cześć Damianie, Janusz Janik z tej strony. Ja też czekam na pieniądze. Dogadamy się jakoś? Wrócą pieniążki? Dobry Janusz, napraw mi remontu, teraz nie byliłeś. Dobry komentarz, dzięki. Damian, a co z moim wynagrodzeniem za pracę, którą wykonałam? A ty za nie, to po nią ma ochotę rozmawiać. Jeśli mam... A ze mną nie masz ochoty rozmawiać. Dobrze, natomiast oczywiście, jesteś mi winny pieniądze za pracę, którą wykonałam przy sprzedaży mieszkania przy ulicy Zębowej. Właśnie pan obiecał panu Sławkowi pieniądze. Powiedział, że wszystko się w branży kręci. Cały czas pan działa, także oczekujemy po prostu no, wynagrodzenia tych środków. No i na pewno by warto było tutaj zauważyć, że dziecko potrzebuje jeść i pasowałoby rozliczyć zaległe alimenty, pomijając pożyczkę, którą otrzymałeś ode mnie i od mojego męża Grzegorza. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, proszę pani pieniążki, alimenty są opłacone. Nie wiem, czy pani wie, no wie pani, jak to wyglądało. Damianku, Jacek z tej strony. Także to jest część osób i część niespodzianek, które dzisiaj ciebie czeka. Do zobaczenia.